głoszenie słowa, pobieranie słowa, wyrzucanie go, często zajmie mi to prawie no, dużą część dnia, może powiedzieć czasami większą nawet. I to jest dla mnie wielka rzecz, że jakby jeżeli szukasz prawdy, to Bóg ci ją objawia, nie? Jeżeli nie szukasz prawdy, wiecie, to wszystko inne jest kłamstwem już, nie? Dlatego tam zrozumienie tego, że to Jezus jest jedyną drogą i prawdą, to żeby to ludzie wiedzieli, to nic by bez Jezusa nie robili. Nikt nic by nie ruszał bez Jezusa. To nie byłoby sensu po prostu. Jeżeli ktoś rozumie chociaż trochę system kłamstwa, to by się tego bał gorzej niż ognia. Po prostu kłamstwo to jest załamanie. Nie wiem, czy chciałbyś usiąść na fałszywym taborecie, nie? Że ci się nóżka zwinie i rozwalisz się i głową w tył. Nie? Nie wiem, czy czasami w życiu się pomyliście, oceniałeś sytuację, że schodzisz gdzieś tam po podejście, ty oceniasz, że to ma być tak, niestety tam było ślisko i film ci się urywa. No nie? Albo patrzyłeś na jakiegoś człowieka, polegałeś na nim i poległeś na nim. Nie? Potem. I wiele, wiele sytuacji. Najlepiej to widać zimą, nie? Jak człowiek idzie, źle oceni sytuację na nogach, czy jadąc samochodem. I my wiemy, że każda zła ocena sytuacji to jest masakra. Nie wiem, czy wiecie, jak policja wybrnęła z tego, żeby zawsze ludziom mandaty łomotać. Czyli jak będzie ograniczenie do 50 na godzinę, ty będziesz jechał 30 na godzinę i spadniesz z szosy, to ci i tak dadzą mandat, bo powiedzą, nie dostosowałeś prędkości do warunków. No nie? Nie ma usprawiedliwienia, że spadłeś z drogi, po prostu nie ma. Tu niektórzy o tym wiedzą, jechali przez pole, tylko uśmiechy na twarzach. Czyli jakby... Każda zła ocena sytuacji nas będzie kosztować. Natomiast diabeł dał miłość do tego, żeby żyć w ściemie. I jak widzicie, patrzeć na świat, całkowicie ludzie nie biegną za to, żeby poznać prawdę. Całkowicie im nie zależy. I nawet zobaczcie tę sytuację, gdyby wziąć, że... No bo teraz tak. Załóżmy, gdzie jest prawda? No nie? Gdzie jest prawda? I... My wiemy, że prawdą jest Jezus i trzeba to po prostu poznać. Ale zostawmy Jezusa na bok i zobaczcie, czy w ogóle człowiekowi, który przeciętnie sobie żyje, zależy na prawdzie. Czyli na przykład widzieliście ludzi, gdzie się zbierają w imię prawdy. Nie Jezusa, nie, po prostu siadają razem i szukają prawdy. Że po prostu jak żyć, żeby to było dobrze, jak sobie zaplanować życie. Widzieliście takie debaty? Czyli ludziom nie zależy na prawdzie. Ja mówię globalnie, bo wiadomo, że ktoś tam gdzieś przy piwie coś tam stękał, nie? Ale globalnie ludzie nie chcą prawdy. Na przykład jak myślisz, czy film, który byś wyświetlał w telewizji, on by miał prawdę? Czy to by podniosło oglądalność jego? Czy bardziej science fiction, fabuła, kryminał, jakieś tego typu, nie? Prawda? Słabo to... Po prostu musi być jakieś nadmuchanie jakimś fałszem. I człowiek przez to znienawidził prawdę, pokochał fałsz i to tak leci. I za to płaci się. Bo jest ciągle zła ocena sytuacji, ludzkość generalnie, nie widzicie? Źle ocenia sytuację i płacą za to ogromną cenę. Ja już sobie odpuszczę te inne prawdy. Dla mnie prawdą jest Jezus. I teraz pytanie. Ile jesteś gotowy się poświęcić, żeby dobić się do tej prawdy, zakładając to, co mówi Biblia, że człowiek każdy urodził się w fałszu i w matriksie, czyli każdy nie nadaje się, żeby funkcjonować w prawdzie. Biblia precyzyjnie określa, że prawda jest Jezus. I teraz pytanie. Czy należysz do tych ludzi, którzy będą poświęcą życie za prawdę? No i od razu... W powietrzu słychać taki okrzyk, a po co mi to? I to właśnie jest ta miłość, że nie musi być prawda, byle byłoby po mojemu. Byle by było tak, jak ja chcę. Nie? Dziś prawdą dla przeciętnego człowieka jest to, co on chce. Bo tak zawsze jest. Tylko pytanie, kto to we mnie włożył, to, co ja chcę. Oczywiście nikt się nie bawi w sprawdzanie tego. Jeżeli człowiek jest pyszny, to wystarczy, że ja tego chcę i to jest prawda. To jest oczywiste, nie? Ty możesz chcieć to samo, a ty jesteś głupi. Bo to ty chcesz, a ja chcę to samo, co ty, ale ja to ja, a ty to ty. Czyli ty jesteś głupi, a ja mądry. Dlaczego ja jestem mądry? Bo ja to ja. To jest logika przeciętnego człowieka. To brzmi banalnie głupio, ale tak jest. Każdy ma swoją osobistą prawdę,
ją zatwierdza i to, że to jest twoja, że cię uderzyło, że ci się to podoba. Na przykład mieliście taką sytuację, że coś ci się podoba, komuś się nie podoba i ty uważałeś, że to głupek. No nie? Na przykład ktoś lubi kwiatki czerwone, a ktoś lubi żółte, nie? No i ten, co czerwone, mówi, ten, co lubi żółte, jest głupi. I odwrotnie. I często kłótnia jest, nie? Albo na przykład, czy ten samochód jest ładny, czy ten jest brzydki? I jest kłótnia, nie? Czy on jest ładny, czy on jest brzydki? No pewne rzeczy są niemierzalne, nie? No i później niektórzy doszli do wniosku po wielu bojach, że na takie tematy lepiej nie dyskutować, bo jest zawsze tylko krwia cieknie, nie? Kolory, samochody, można tam się mylić, różne rzeczy. Ale teraz pomyślcie, jeżeli w najważniejszych kwestiach naszego życia pomylimy się, na przykład, czy miłość, którą mam, to jest prawdziwa miłość, czy fałszywa? Czy w ogóle rozumiem miłość? Czy w ogóle co zrobić, żeby być szczęśliwy w życiu? Co zrobić, żeby życie przejść godnie, zwycięski sposób? Zwróćcie uwagę, nikt w to nie wnika. Nie ma żadnej debaty na ten temat. I my wiemy, że po czym poznać niewolnika? Że on cały czas poświęca na to, żeby wykonać swój plan, który ma, zupełnie go nie sprawdzając. I na szczęście Bóg dał nam wszystkie instrumenty, że możemy się w tym połapać i komu nie zależy na tym, on z tych instrumentów nie będzie korzystał, bo będzie żył w swojej iluzji. Najczęściej ludzie idą w takie iluzje, jakich żyli rodzice, mają dokładnie ten sam plan i Bóg często Żydom zarzucał, że oni w swoim matriksie nie rozłączyli się z swoimi rodzicami. Że tak jak głupi byli wasi rodzice, tak samo głupi jesteście wy, tak jak oni byli prani, tak samo wy będziecie prani. I człowiek, skąd ta pycha jest? Bo prawdą jest to, co ja mam. Czyli jeżeli ja byłem mały i dla mnie tata i mama włożyli coś przez nich, to wystarczy, że ja to mam, to już wystarczyło, że to jest prawda. To jest głupie, ale tak ludzie robią. Nie rozłączają się swoimi pragnieniami swoich rodziców. Po prostu płyną i tak w ten sam sposób przepływa fałszywe dziedzictwo, fałszywe spuścizna od Adama i Ewy, które Bóg nazywa, że jeżeli tego nie zgubisz, to będziesz kolejnym przegranym pokoleniem. I teraz Bóg dał wszystkie możliwości, żeby z tego uciec. Oczywiście, że ludzie nie kojarzą, bo teraz pomyśl, jeżeli ktoś jest pyszny i nie zje na Jezusa, to mu tam Jezus. To moja jest prawda. Zobaczcie, ile u nas nawet ludzi garnie się rękoma i nogami. Tu na tej sali siedzą ludzie, którzy dwie ulice dalej nie są w stanie zawalczyć o prawdę, a są ludzie, którzy potrafili przejechać 500 kilometrów więcej. To jest pęd do prawdy. I teraz zobaczcie, jak ja widzę przez 30 lat w kościele, jak jest, nie? Jak na przykład my ustawimy się, że my poświęcimy życie, żeby szukać prawdy, pójdziemy tak, a ktoś idzie w nauce swoich rodziców. I to musi być kurs kolizyjny. To musi być kolizja. To nie może być zgoda. I wtedy pamiętam te jęki zawsze, że coś się nie podoba i tak dalej. Jeżeli ja mówię do ludzi bałwochwalców, to nie, że ci nie powinno się coś nie podobać, co ja mówię. Możesz śmiało wystękać. To jest dramat, co ja do ciebie mówię. Tak jak prorok stawał i do króla mówi, wszystko robisz źle. Wszystko, w twoje pragnienia, marzenia, wszystko robisz źle. I teraz, gdy ludzie przychodzą i szukają prawdy, każdy swojego matriksu jest, to ci ludzie ustawiają się i mają cel, szukanie prawdy. Ale jeżeli przyjdzie dwóch ludzi, którzy szuka prawdy i przyjdzie trzeci kosmita, który szuka prawdy swoich rodziców, to zgadnij, to oni będą razem? Wcześniej czy później dojdzie do kolizji i z powodu tam włosa, czy ktoś cię obraził. Ja wiem, jak ludzie czasami u nas z kościoła uciekali przez lata, to, że ktoś go obraził, rozumiesz, że tam coś mu nie pasowało. Nie, to nie było nie tak. Tu nikt nie wyszedł z tego kościoła, ktoś to był obrażony. Tu wszyscy, co wyszli, mieli kurs kolizyjny. Im w ogóle nie było po drodze. W ogóle. W ogóle. Oni realizowali stary swój plan. Stary, demoniczny plan. Stare, normalnie, własna chwała, pycha, buta i absolutnie nie było po drodze. Absolutnie. Oczywiście, no przecież człowiek nie wyjdzie z kościoła i powie, jestem zademoniony fałszywiec. No szuka przyczyny, nie? A to krzesło mu było niedobre, a to ktoś się okiem nie tak. Pomyśl, jeżeli kościół jest poświęcony prawdzie, to naprawdę zostawisz to ze względu na to, że ktoś ci coś powiedział? To wyobraź sobie, idziesz do szkoły, do podstawówki,
No i ci ktoś w szkole obraził i ty już nie będziesz do tej szkoły chodził? Naprawdę? Wierzysz, że tam przez ileś lat cię nikt nie obrazi? Czy to głupie jest? Albo co by było, jakbyś się obraził i do jakiejkolwiek pracy byś nie poszedł, by cię zdenerwowali, to byś wyszedł. My wiemy, że nikt tak nie robi od razu, tak? Jeżeli ktoś wychodzi, to znaczy, że mu nie po drodze jest. Że mu w ogóle nie po drodze jest. Ale fałszywy człowiek, on zawsze szuka usprawiedliwienia. On zawsze szuka usprawiedliwienia. I teraz zobaczcie, Bóg dał konkretne narzędzia i tym narzędziem jest Kościół, żeby podnieść prawdę. My wiemy, że muszą ten puzzle nam się połączyć, że za prawdę jest odpowiedzialny Jezus, Duch Święty, Słowo i Kościół. I one idą razem w parze. Nie ma lepszego, lepszego układu, żadnego innego nie ma. Jest tylko taki układ, w którym można podnieść prawdę. I Biblia o tym mówi w wielu miejscach. Wy jesteście poświęceni prawdzie. Natomiast ludzie fałszywi, oni nie poświęcają się prawdzie. Oni dalej jadą kursem swoich rodziców. Dalej robią to samo. Dalej mają tak samo dzień ułożony jak matka, ojciec. Tak samo robią, tak samo szukają, wypełniają swój matrix. I tak jak rodzice w czapę dostali, tak i oni idą w tym samym. Ja widzę to fałszywe, kompletnie fałszywe chrześcijaństwo. Gdzie dzień, każdy dzień jest poświęceniem się wykonaniu planowi fałszowi, który został wszczepiony w serce, a nie skręceniu i szukaniu prawdy. Ja wam powiem coś. Jeżeli ty szukasz grzybów, nie? I nie wejdziesz do lasu i do sklepu spożywczego, to ich nie znajdziesz. No nie ma takiej opcji. Jeżeli ktoś dziś szuka czegoś innego, on nie będzie miał czasu i jeżeli ktoś chce być z was usprawiedliwiony, że nie masz czasu szukać, to ja cię usprawiedliwiam. Po prostu nie znajdziesz i jesteś usprawiedliwiony. Nie znalazł i jesteś usprawiedliwiony. Wyobraź sobie, że ja nie szukam prawdy i dostanę od ciebie usprawiedliwienie. Że po prostu jestem, nie szukam, to nie znajdę i jestem usprawiedliwiona ściema na przykład. No i co, i to pomoże mi? Zgodzicie się, że dziś przeciętny człowiek, on chce wywrócić swoje życie do góry nogami, żeby znaleźć prawdę, czy bardziej chce iść według tego, co ma? Jak myślicie? Czy bardziej chce, żeby ktoś przeciął jego życie prawdą, czy bardziej będzie bronił systemu, który ma? Widzicie to? To jest zakodowana miłość do pychy i fałszu. Może być, nie wiem jaki fałsz, ale mój. Mój osobisty. A jak jest mój, to mój fałsz to prawda. Głupie to jest. To jest głupie, bo za to przyjdzie płacić. I zobaczcie, może dacie tablicę, że Bóg dał wszelkie nam warunki do tego, żeby to rozwiązać w konkretny bardzo sposób. Ktoś zada pytanie, co to jest prawda? Widzisz, prawda to jest chwała umieszczona w Jezusie. Jeżeli rozumiesz prawdę, jakby na dwóch płaszczyznach, jedna płaszczyzna to jest to, że zmierzasz do prawdy, nie rozumiejąc jej, czyli na przykład mówisz tak, jeżeli w tobie, Jezu, jest prawda, ja zrobię wszystko, żeby w tą stronę pójść. I Biblia mówi, że jeżeli ktoś tak robi, to znajdzie. Nie ma opcji, żeby nie znalazł. Znajdzie. Natomiast ci, co tego nie zrobią, po prostu będą szukali tej swojej prawdy, czyli wypełnienia swojego planu. I ci drudzy nie mają żadnych szans, dopóki się coś nie zmieni, znaleźć prawdę. I na przykład, tak jak teraz, wyobraźcie sobie, że tu będą ludzie, jak ja widzę tutaj, są ludzie, którzy szukają prawdy i założę się, że ci ludzie wyjdą, będą zadowoleni z tego, co to jest powiedziane i ściemy, którzy, o, coś mi nie pasowało. No bo teraz pytanie, po co tu przyszedłeś? Czy przyszedłeś po alibi? Ja też mówię do tych, co będą oglądali to na YouTubie. Czy ty oglądasz to lub przyszedłeś tu do kościoła, żeby sobie wziąć alibi, że ty jesteś chrześcijaninem, albo żeby coś się odbyło, jakiś rytuał? To ty będziesz wkurzony tu. No bo pomyśl, my jesteśmy tu po to, żeby złapać prawdę. I ta prawda, ona przetnie fałszywego człowieka w pół.
Dosłownie. Widzieliście, jak Jezus stawał naprzeciwko Żydów? Tam zawsze był konflikt. Dlaczego? Bo oni tak, a Jezus tak. I Jego prawda ośmieszała ich. Na przykład zobacz, jeżeli ty nie jesteś gotowy być ośmieszonym z tym, co masz, to ty się nie nadajesz do szukania prawdy. Jeżeli chcesz się nauczyć pływać, nie umiejąc, i nie chcesz być kompletnie, żeby cię ktoś zobaczył w niezręcznej sytuacji, ty nigdy nie zaczniesz. Bo nie ma takiego cudu, żebyś ty wszedł do wody i od razu zachowywał się jak pływak. Wejdziesz i byś się zachował jak ciamajda. I jeżeli nie jesteś gotowy na to, żeby ktoś to zobaczył, to ty się nie nadajesz, ty się nie nauczysz. Tak samo tutaj. Zwróćcie uwagę, czy dziś przeciętny człowiek, on chce, żeby jego fałsz był obnażony, czy bardziej schowany i pocieszony jeszcze ten człowiek, żeby był? Jak myślicie? I to się nazywa chrześcijańska miłość. Wiesz, że ty przychodzisz w ściemie i ktoś ma to głaskać ciągle. Rozumiesz? I to się nazywa, że brat brata szanuje. Nie, cymbał cymbała holuje do tragedii. Widzisz, jakbyś czytał Biblię i zobaczył, jakby prorok przyszedł do złego króla i by go pogłaskał, to byś powiedział, że to jest dobry prorok? Czy lipa? Zobacz, ta wiedźma Izabel Achaba głaskała swego męża. I dziś wielu ludzi by to powiedziało, że to miłość. A tak naprawdę jeden drugiego holował w katastrofę. To była miłość, ale demoniczna. I teraz, jeżeli ty jesteś fałszywy, to powinna cię prawda przeciąć i powinieneś skowytać, bo ci to nie powinno pasować. I to jest okej. Zobacz, dam wam prosty przykład. Zaprowadzę cię na trening, nie? I zadam ci pytanie, co ty chcesz na tym treningu? Czy chcesz cele? Jest, żebyś dobrze się czuł, czy żebyś na przykład miał kondycję? To zgodzisz się, że cel nam od razu ustawi trening, nie? Jeżeli ty przyjdziesz do mnie i powiesz, że chcesz czuć się mega komfortowo, to ja cię posadzę na ławeczce, dam ci kiełbasę, czy tam jakąś potrawę, którą ty lubisz, i ty będziesz jadł, a ja ci będę klaskał i mówię, że ty jesteś wielki. No bo chciałeś komfortowo, to masz komfortowo, tak? No ale ty przyjdziesz do mnie za jakiś czas i powiesz, ty, ale kondycji zero. No, przecież ty, jak ty wyobrażasz sobie, że ty nie masz kondycji, po prostu trzy schodki i ledwie zipiesz? I teraz ja mam komfortowo zrobić, że ty masz mieć wydolność? Zrozum, to jest, no, musi przyjść kolizja, zgoda, na którą ty się musisz zgodzić, ok? Tak czy nie? No i teraz cel. I teraz jeżeli ustawisz cel, że podnosimy wydolność, kondycję, to komfortowo się zderzy z tym, tak? Ale jeżeli cel ustawimy, że ma być komfortowo, to będzie komfortowo. I czujesz, że to jedno z drugim nie ma nic wspólnego? I teraz popatrz, jeżeli ty przyszedłeś do kościoła w Matrixie i chcesz się czuć komfortowo, to idź do kościołów, w którym tam się wszyscy czują komfortowo, nawet nie wchodzą do kościoła, tylko stoją przed kościołami i tam pajacują coś. Albo nagraj sobie, że Bóg cię kocha, Bóg cię kocha, Bóg cię kocha. Wszystko to, co tam masz, Bóg cię kocha, Bóg cię kocha. Weź sobie takiego trenera, co będzie stał na tytułu i będzie mówił, jesteś kochany, jesteś kochany, jesteś kochany. On cię nawet nie muśnie, jak cię będzie machał rękoma i mówi, że jesteś kochany i cię trąci w ucho, to będzie cię godzinę przepraszał. I to będzie twój najlepszy trener. Tak chrześcijanie dziś się ustawili. Grube, opasłe dupy, kompletnie nie dotknięcia. Uciekają przed jakąkolwiek korektą. Przed jakąkolwiek korektą. To jest katastrofa. I tylko pytanie. Jeżeli dasz się zawinąć przed każdą korektą, to co z ciebie będzie? To co z ciebie będzie? I uwierz mi, to, że ty myślisz, że będziesz najlepszy, to za mało, żeby zwyciężyć. I później życie to w bezlitosny sposób zweryfikuje, bo w życiu zwycięża tylko prawda, nic więcej. Tylko i wyłącznie prawda. To straszne, jak czasami, bo zobaczcie, bo to jest kolizja, nasz Kościół pracuje dziwnie, bo gdybyśmy byli fałszywym Kościołem, to byśmy się spotykali raz na tydzień i efekt byłby tego taki, że wszyscy by przyszli po alibi, no bo nie sądzicie, że ktoś szuka prawdy przychodząc do Kościoła raz na tydzień. Wierzycie w takie bajki? Czyli jeżeli mamy założenie kościoła religijnego,
Nikt nie szuka prawdy, wszyscy przychodzą po alibi, nie? No, że byli, że są chrześcijaninami, dostaną alibi, że zaliczył raz tygodniu. Nie wiem, czy pamiętacie, jak Kościół, nie wiem teraz, czy to jest aktualne, Kościół katolicki w którymś momencie wprowadził doktrynę, że jeżeli nie przyjdziesz raz w tygodniu, to masz grzech ciężki, śmiertelny i pójdziesz do piekła. A wiesz, po co oni to zrobili? Bo to było oczywiste, że każdy miał to wszystko gdzieś i by w ogóle nie chodził. To musieli złapać kaganiec, rozumiesz? Żeby ci ludzie się zameldowali, no bo też trzeba kasę, bo przynieśli inne rzeczy, żeby przyszli ci raz w tygodniu, bo jak raz w tygodniu nie przyjdziesz, nieusprawiedliwiony, to masz grzech śmiertelny i musisz się z niego wyspowiadać. Wprowadzono taką doktrynę. I to w narodzie polskim siedzi w głowie i potem taki człowiek, jak staje się protestantem, on wie, że góry i mury mogą się walić, ale on raz w tygodniu musi być. Tylko po co? Ja ci zadaję pytanie, że ty przychodzisz tu raz albo dwa w tygodniu, to ja ci zadaję proste pytanie. Po co? Bo z tego alibi i tak nic nie będzie. Po prostu po co? I później, bo zobacz, bo później będzie kolizja, bo tak, ty przyjdziesz po alibi, a jakaś część Kościoła przyjdzie szukać prawdy. I tak, później idzie słowo, ci, co szukają słowa, no rozumiesz, wyobraź sobie, że masz drużynę, nie? I w tej drużynie jest tak. Dwóch, co chcą mieć kondycję i trzech leserów. No i zrobisz im jeden trening, to zgadnij, jaki będzie wynik tego treningu. Tych trzech będzie przeklinało dzień, w którym ciebie poznali, a tych dwóch będzie szczęśliwych. Na jednym treningu. Ja w szoku jestem, jak 30 lat głosi się słowo i ten kościół idzie do przodu i jeden jest tu gotowy 500 kilometrów przyjechać, kupić dom, siedzieć, a drugi trzy ulice dalej siedzi i zgrzyta zębami i mu gul lata. Na tym samym słowie. Zgadnij, w czym jest powód? Myślisz, że on szuka prawdy tam, w tym domu, gulając się? Nie. On szuka tego samego, co jego ojciec, matka, pradziadka, praciotka i prawujek. I mu nie po drodze. Ale żeby się usprawiedliwić, no to, że mu ciężko i tak dalej. No rozumiesz, to nie pogodzisz. Jeżeli ty przychodzisz raz w tygodniu po alibi, a my tu jedziemy kursem, no to jak ty to pogodzisz? To dla ciebie będzie jak wrzut na tyłku. Przyjdzie dzień, w którym nie dasz rady tej klamki otworzyć. Tak cię demony złupią. To jest nieuniknione. No przecież to ja już 30 lat obserwuję. Ktoś przychodzi, tralalala, tralala, coraz bardziej mu niewygodnie. Tu my rysowaliśmy tak prosto, nie? Jeżeli tu idziesz, pomyśl. Jeżeli tu ciągniesz za Bogiem, szukasz, to tu w życiu musi się wszystko ci wywrócić do góry nogami, bo ty masz zupełnie inny kurs zakodowany od urodzenia. I teraz tu czasami ludzie się nawracają, startują bardzo ładnie, a potem droga zaczyna się rozchodzić. No i na początku tam się tolerują, najpierw tak wiecie, jak droga się rozchodzi. Jeden drugiego pozdrawia, ale już z daleka. Idzie, później dalej. I potem Kazik przepadł. Powrót z powrotem do świata. Nie? Wiesz, ile ja takich ludzi już minąłem w swoim życiu? I jak ja mówię człowiekowi w tym miejscu, że stary, z ciebie będzie tylko wiór, to jest kwestia czasu, to mi nikt nie wierzy. Bo on na prostej tej, on myśli, że wszystko jest dobrze. Ale ja już widzę, że on nie gubi starych zasad. Widzę, że już zadecydowało się. Jest tak, człowiek się nawraca i jest taki moment, który się w człowieku zadecyduje. Czy idzie w kierunku prawdy, czy jednak slalomem i z powrotem. I z powrotem do mamusia i do tatusi. Z powrotem to samo. I Biblia mówi o tym. Większość ludzi odpadnie od prawdy. I wiecie, gdyby ci ludzie jeszcze poszli do świata, ale oni najbardziej obrażają ludzi. Dlaczego? Boga, bo oni mówią, że oni są chrześcijanami, bo gdzieś tam są zapisani. No kabaret. Jakby diabeł stworzył całe chrześcijaństwo, które ludzie przychodzą tylko po to, żeby zaliczyć. Tylko po to, żeby zatwierdzić swoje plany. Ja pamiętam, my byliśmy kiedyś na religii. Nikt z moich kumpli, łącznie ze mną, my nie chodziliśmy tam po to, żeby zmienić swoje życie. I zawsze każda ta religia była dla nas jak wrzut na tyłku. Po prostu musieliśmy to odwalić, żeby dostać kwit na babę, czyli bo potem będzie potrzeba ten kwit, żeby się ożenić, tak? Czy wyjść za mąż. My to na to mówiliśmy asygnata na kobietę, no. Żeby już ładnie powiedzieć. Chłopcy tak mówili, dziewczyny nie wiem, jak mówili. Bo potem
Moja mama była katoliczką, to my musieliśmy być katolikami. I jak będziesz robił ślub, to wiadomo, że ten ślub będzie kościelny. No i ksiądz się, nie masz papieru na religię, nie masz nic, no to co ty jesteś w ogóle? Tam nikt nie zamierzał zmienić życia. I myślicie, że w kościołach protestanckich jest inaczej? Że ktoś tam życie chce zmienić? Nie, Pan Jezus mnie kocha i swoje dalej. To samo leci. I później błaga, żeby ludzie przyszli na modlitwę, żeby poznali, żeby szukali. Ja gdzie tam? To nie po drodze. Wiesz, żeby człowiek jeszcze był odważny i powiedział, stary, zrozum, mi nie po drodze. Ja szukam tego, co moja mama, co mój tata. Wpisz mnie w tabelkę w kościele, że ja przychodzę na alibi tylko, rozumiesz? Raz, dwa razy w tygodniu jakąś tam modlitwę zaleczę. Ja alibiant jestem, ja nie szukam prawdy. Nie, tylko człowiek mówi, ja chcę, ale nie mogę, wiesz, tam zaczyna się te wszystkie, cały cyrk. Albo ja bym przyszedł, ale ktoś tam źle mówi, ktoś tam coś źle robi, rozumiesz, tam. Ty to nie idź do spożywczego, bo tam na pewno źli ludzie są. Nie wchodź do żadnego spożywczego. Naprawdę przyjdziesz do domu z pustą reklamówką i powiesz, że nic nie zrobiłeś, bo tam zła pani siedzi? Naprawdę tak zrobisz? A w kościele to idzie, nie? Pomyśl. Bardzo tak człowiek chce szukać prawdy, jest w kościele i tak bardzo, bardzo, bardzo. No ale tutaj ten źle się śmieje, to nie. Tak bardzo chce. Wyobraź sobie, że masz jeden sklep w mieście, nie? Jeden spożywczy i naprawdę nie będziesz tam chodził, bo tam sklepowa jest zezowata i na ciebie źle patrzy? To nie będziesz jadł, tak? Albo będziesz jeździł 50 km dalej, tak? Widzisz, jak ci na czymś zależy, to ciągniesz, okej? Okay? Powiem wam, jak ja zaczynałem karierę w różnych kościołach, w każdym darłem na końcu, ile fabryka dała. I nie patrzyłem. Ja nie zauważyłem po drodze, że ksiądz był zły. Ja nie zauważyłem po drodze, że jakiś pastor był zły. Po prostu darłem, ile wlazło w danym kościele. I mi nie przeszkadzało, że tam ktoś coś źle spojrzał, popatrzył. Bo widzisz, jeżeli ty szukasz prawdy, to co cię obchodzi, że ktoś furczy? Po prostu szukasz. Ale jeżeli nie szukasz i chcesz w inną stronę pójść, no to szukasz usprawiedliwienia, że nie idziesz w tą stronę, a pójdziesz w tamto. Wiesz, zobacz, jak chcesz zobaczyć, na co masz policzony tydzień, to zobacz, gdzie idziesz i po co ty szukasz usprawiedliwienia. Lepiej powiedzieć, taki mój jest cel. Po co szukać usprawiedliwienia do celu? Co to głupie jest? Nigdy człowiek nie gubi celu ze względu na coś tam. Nie. Jeżeli zmienia cel, jeżeli nie idzie gdzieś, to znaczy, że ma inny cel. Rozumiesz? Natomiast gdy człowiek jest najczęściej pod fałszywym duchem, to nie może się pogodzić z tym, że jest ściemą, to dlatego szuka przyczyny, dlaczego nie idzie po prawdę na całość. Szuka innych rzeczy. Tylko, że jak oszukasz siebie samego, to co ci to da? Co ci to da? Popatrzcie. W Biblii poczytamy trochę słowo. Zobaczcie. Kościół. To jest trochę inny obrazek, ale niech już to będzie ta strona. Bóg zrobił to tak. Uniżeni ludzie, zbiór uniżonych ludzi w kościele, w których działa Duch Święty, oni są napędem i odbiorcą do tego, żeby wziąć prawdę i przepompować ją dalej. I my mówiliśmy ostatnio, że Kościół to są oczy, uszy, Kościół to Jezus. Czyli jeżeli ktoś służy Jezusowi i on nie rozumie Kościoła, to on żadnemu Jezusowi nie służy. Kościół to Jezus. Jeżeli ktoś nawraca się w Polsce, w Europie, gdziekolwiek i nie znajdzie ludzi, którzy są nawróceni, ja nie mówię o fałszywych kościołach, czyli alibiantów. Kościoły, które przychodzą raz na jakiś czas po alibi, to nie są Boże kościoły. Nie. Dlatego, że nie znajdziesz prawdy w ten sposób. Jezus jest prawdą. Najczęściej ludzie nawet się nie znają dobrze w takich kościołach. Spotykają się sobie, nie tworzą jedności, całości. Dramat. Boży Kościół, prawdziwy Kościół, jest to zbiór ludzi, którzy za wszelką cenę szukają prawdy. To jest prawdziwy Kościół. Czyli w Biblii jest powiedziane, że jeżeli ty znajdziesz Boga, popatrz, czy Bogu zależy na tym, żeby Go ludzie znaleźli? Trudne pytanie. Dobra, to ja wam powiem. Zależy.
Jeżeli Bogu zależy, żeby ludzie Go znaleźli, to oznacza, w Biblii jest napisane, ale tylko ci Go znajdą, co szukają z całego serca. Ok? Czyli to wytycza od razu, jaki powinien być Kościół. Czyli zbiór ludzi, którzy nie szukają Boga z całego serca, to jest lipa i ściema, bo Go nie znajdą. W wielu miejscach możesz zobaczyć. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że jeżeli nie szukasz Boga z całego serca, to znaczy, że twoje serce jest poświęcone temu, co szukali twoi rodzice i Teo znajdziesz. Czyli kłopoty, demony, bałwany i tak dalej. Dlatego tak jest. I nie muszę ci tłumaczyć, że zbiór takich ludzi to jest zbiór ludzi fałszywych i to nie ma nic wspólnego z Bożym Kościołem. No tak czy nie? No pomyśl, jeżeli Boga można znaleźć tylko z całego serca Go szukając, to wytycza od razu ramy Kościoła. Zgadza się? Czy Kościół i ludzie, którzy nie szukają Boga z całego serca, to jest lipa i ściema. I ktoś zada pytanie w Polsce, czy nasz Kościół jest prawdziwy? Dużo ludzi jest, odpowiedzialny jestem za to, co mówię, w tym Kościele, którzy poświęcili życie i szukają Boga z całego serca, więcej niż czegokolwiek innego. Ale też mamy ściemy, którzy robią alibi. Nie szukają Boga z całego serca, wpadają. Gęściej, rzadziej, ale wpadają. Nie szukają Boga z całego serca. I ci nic nie dowiedzą się. Nic, dlatego że diabeł, tego co szukasz z całego serca, stłumi ci to. I wymiecie ci to. Nawet można zobaczyć to w obrębie jednego człowieka. Czasami człowiek szuka Boga z całego serca, idzie na całość i od razu znajduje. Ale ten sam człowiek, jeżeli diabeł go skusi i odbije, głupek, już jest zademoniony i już on nie rozumie. Odpada. I tak było w Dziejach Apostolskich, tak było, jak Żydzi szli z Egiptu do Ziemi Obiecanej i tak jest teraz i tak będzie. Ale problem jest, gdy masz Kościół, w którym nie ma nikogo, kto by szukał Boga z całego serca. To cały Kościół jest skandal. Już nie ma nadziei. I często taka sytuacja jest. Żeby zejść tylko się po to, żeby dostać alibi, że się jest chrześcijaninem. Biblia mówi, co chcesz, to dostaniesz. Czyli przyszedłeś po alibi, alibi dostaniesz. Nie szukasz prawdy, prawdy nie dostaniesz. No proste. Chcesz alibi? Masz alibi. Chcesz prawdę? Masz prawdę, ale prawdy trzeba szukać z całego serca. Aha, to nie. To daj alibi. Słabe to jest. I teraz zobaczcie, co mówi Słowo. Czyli Duch Święty, działający w Kościele, on i działa po to, żeby przebić chwały, które mają ludzie fałszywi, bo fałszywi ludzie, oni mają chwałę pieniędzy, rodziny i tak dalej, nudno o tym mówić. Oni szukają tego. Mają zaprzedane życie, serce z diabłu i szukają priorytetów, które wystawił diabeł. Natomiast ci, którzy chcą szukać Boga, oni mają narzędzie, którym jest Duch Święty, to jest ogromna moc, który działa w Kościele. I teraz zobaczcie, jak fajnie. 12 rozdział, gdy są dary Ducha, pierwszy wiersz będziemy czytali, 1 Koryntian. Przyjaciele, zależy mi na tym, abyście mieli rozeznanie w kwestii darów Ducha. Kiedyś jako poganie nie mogliście się oderwać od niemych bożków, czyli mówimy o bożkach, to fałszywi chrześcijanie i niemi, oni nie mogą się oderwać od bożków. Teraz jednak możecie być pewni, że będąc pod działaniem Bożego Ducha, nikt nie może powiedzieć, niech Jezus będzie przeklęty, nikt też bez pomocy Ducha Świętego nie może z przekonaniem powiedzieć, Jezus jest Panem. Różne są dary łaski Bożej, ale wszystkie pochodzą z tego samego źródła, od Ducha Świętego. Różne są też rodzaje Bożej służby, ale istnieje tylko jeden Pan, któremu służymy. Różne są też działania, ale jest tylko jeden Bóg, który sprawia wszystko i we wszystkich. Każdy otrzymuje jakiś dar, przejaw działania Ducha dla wspólnego dobra. Jednemu Duch daje słowa mądrości, drugiemu ten sam Duch daje słowa szczególnej wiedzy. Inny otrzymuje od Ducha dar wyjątkowej wiary, jeszcze inny dar uzdrawiania mocą tego samego Ducha. Ktoś inny otrzymuje dar czynienia cudów, dar prorokowania, dar rozeznania duchów, dar mówienia obcymi językami, tłumaczenia tych języków. Wszystkie one pochodzą jednak od jednego i tego samego Ducha, który rozdziela dary zgodnie jak chce. Jak chce. Dary zgodnie ze Ducha, który rozdziela dary zgodnie ze swoją wolą. Z Chrystusem jest podobnie jak z naszym ciałem. Mamy je jedno, ale części ciała jest wiele, a chociaż jest ich dużo, mimo to tworzą jedno ciało.
I tu zobaczycie, że Kościół jest Jezusem. Kościół jest Jezusem. Dlatego oszuści nie rozumieją, że Kościół jest Jezusem i tam w Biblii jest jasno powiedziane, że duch antychrysta mówi, że Jezus nie przyszedł w ciele. Antychrysty nie rozumieją Jezusa w ciele, czyli Jezusa w ciele. Wy jesteście członkami z osobna, razem jesteście Jezusem. Dlaczego ludzie zademonieni mają to zakryte? Żeby żyć w fałszywej iluzji, że oni Jezusa jakoś tam wielbią. Rozumiesz? Że jakoś, bo wiesz, bo Kościół, na przykład tak jak u nas jest, nie? U nas jasno namierza się ludzi, którzy odpadają na bok. Po prostu nie funkcjonują w Kościele. Albo przychodzą tu na alibi, nie? To Kościół pokazuje w ciele, co się dzieje. Wiesz, jeżeli ja ci będę mówił, że ja w domu mam 16 tysięcy krzeseł, to ja ci mogę mówić wszystko, ale ty pójdziesz za mną i ty sprawdzisz, czy ja mam. I tak samo Kościół jest dany na ziemi po to, żeby Jezus, Jego ciało funkcjonowało i obnażało prawdę na ziemi. Dlatego diabeł zakrył to, że Jezus jest Kościołem. Kościół jest Jezusem. Zakrył to, żeby ludzie żyli iluzją, żeby Kościół nie namierzał ludzi, gdzie oni są. Na przykład dary ducha, czy w Starym Testamencie proroctwa, bo w Starym Testamencie nie było objawienia Kościoła, bo w Starym Testamencie nie był powszechny dostęp do Ducha Świętego. Prorocy mieli, sędziowie, niektórzy ludzie i to oni namierzali ludzi. Czyli stał taki król i mówił, ja kocham Boga, tralalala, a przychodził prorok i go namierzał na ziemi. Ty nie, mówisz nieprawdę. I dziś to robi Kościół. To Kościół namierza człowieka na ziemi. Dlatego fałszywi ludzie uciekają od Kościoła. Uciekają na boki, bo oni nie chcą być namierzeni. Oni pilnują, duch zwodniczy rozciąga człowieka na bok, bo go pilnuje, żeby on do końca szedł w iluzji. Tak samo jak prorok. Czy król, który żył w fałszu, on cieszył się, jak proroka spotykał? On wiał, a jak prorok właził mu na trasę, to go zamykał, a jak trzeba było, to i zabijał. Nienawidził tego, bo prorok identyfikował na ziemi człowieka. I dziś do tej identyfikacji jest Kościół. Prawdziwy Kościół namierza ludzi, gdzie oni są. Ktoś powie, po co? No i teraz pytanie. Czy ty chcesz być namierzony, czy schowany? No pomyśl. Chcesz być namierzony, czy schowany? Kto ciebie filtruje od góry do dołu? I ktoś powie, zaraz, a kto ma prawo? No właśnie nikt, bo jeżeli zawarujesz sobie to, że ty nie chcesz być filtrowany, to nie będziesz. Ja widzę, jak u nas w Kościele część ludzi sobie zawarowała status, nie dotykaj. Nie przychodzę, nie dotykaj. Przychodzę tu na spotkanie, siadam w którymś rzędzie, robię głupi uśmiech, nie dotykaj. I tego nikt nie dotyka. Raz ktoś podejdzie, drugi raz się sparzy i nie dotknie. I człowiek holuje swój matrix. Jest pewny tego, co ma, holuje swój plan, opuszcza Kościół, chodzi po orbitach, ale tu część ludzi jest, którzy wszystko wywalili. Stanęli o tak, jak najwięcej światła. Teraz pytanie, zobacz. Czy jak ja wpuszczę mega światła do siebie, powiem, każdy może zajrzeć do mojego serca, albo zamknę. To kto będzie w prawdzie? Ta pierwsza czy ta druga osoba? Zauważyliście, jak dziś ludzie się kryją? Oficjalne spotkania, minki i tak dalej. Nie dotykaj, nie ruszaj. Możesz tak robić, ale powiedz, kto cię namierzy. Powiedz, kto cię namierzy. Możesz to chować. Dziś nie ma żadnego problemu z schowaniem. Tylko po co ci to? Powiedz, po co ci to? Wiesz co, ile ja bym dał, żeby na przykład na każdym napoju było powiedziane, czy ci się opłaci to wypić, czy nie. Rozumiesz? Przebadany każdy napój, że na przykład tu jest więcej trucizny niż składników odżywczych. Chciałbyś to wiedzieć, czy lepiej zakryć i pić? Co? Zakryć i pić, tak? No to jest logika głupca. Oczy nie widzą, sercu lżej, ale umrzesz, ale dobrze będzie. No jak dobrze? Tak samo tutaj, zobacz. Zadaj sobie pytanie, czy jesteś zakrytą ściemą, czy jesteś otwarty? I mówisz, okej, staję przed Kościołem i mogą wiercić mnie na prawo i na lewo. Popatrz, czy pierwszy Kościół
To było stado zamkniętych ludzi czy otwarci? Pamiętacie, co się stało z Ananiaszem i Safirą, jak jedną tajemnicę chcieli przemycić? Naprawdę, naprawdę, uwierzcie mi, że oni nie dostali w czapę za to, że nie dali wszystkich pieniędzy. Za to, że się schowali. Tylko i wyłącznie za to. I Piotr im to powiedział. Mogliście tyle pieniędzy oddać, ile chcieliście. Nikt od was nie żądał niczego, ale za to, że oszukaliście i schowaliście się i pierwszy Kościół nie mógł pozwolić sobie na ściemy. Oni mogli wejść do Kościoła, otworzyć swoje serce, być szczerym i to było wszystko, ale tego nie zrobili. I Bóg, zobacz, sprzątnął ich. To ktoś powie, tu dopiero była inwigilacja, co? Jedna ściema i piach. A dziś jak ludzie chcą funkcjonować? Na pełnym zamknięciu. Tylko co to daje, takie życie? Naprawdę później narzekać na wszystko, co się rusza? Wiesz, co mi się w Bogu podoba? Że jak Bóg daje mi prawdę, to ty nie musisz narzekać. Idziesz. Zwyciężasz. A jak idziesz w kłamstwie, to co i rusz będziesz stękał. Ludzie ci się nie będą podobali, coś tam ci się nie będzie podobało, będziesz się zawodził ciągle, się wywracał w życiu i ciągle będziesz stękał. Mówiliśmy o tym kiedyś, nie? Że nie mów do takich ludzi, nie stękaj. Mów, stękaj, co postękasz, to twoje. Stękaj i narzekaj. A czemu ma nie stękać, jak wali głową w mur? A czemu ma nie narzekać, jak polega na ludziach i go w trąbę kolejna ekipa robi? To co postęka, to jego, nie? Ale tu się mówi w kościach, nie narzekaj. No jak ma nie narzekać, jak ciągle go boli? Co, ma zęby zaciskać, udawać? To przynajmniej ponarzeka. To teraz pomyśl, jak jesteś w matryksowym układzie i ci powiedzą, nie narzekaj, a ty ciągle walisz głową w mur, to jeszcze nie dość, że to walisz głową w mur, to jeszcze musisz udać, że nie walnąłeś. No to dopiero jest afera. Nie? To lepiej pokrzyczeć, czy się schować? Pomyśl, jeżeli masz powody do narzekania, to lepiej narzekać, czy schować się z tym? Ciekawe pytanie. Nie wiadomo, jak wybrnąć z tego, nie? Bo wiesz, jak będziesz szedł w matryksie, będziesz walił głową w mur, a jak nie będziesz jeszcze narzekał, mimo że cię boli, to jeszcze dodatkowo będziesz miał coś do schowania. A jeszcze ci powiedzą, nie narzekaj i się ciesz, bo Jezus jest twoją radością. I ty... Wyobraź sobie, cały tydzień jesteś w bałwochwalstwie, rąbie cię świat, masz depresję, wszystko, a stanie ci pastor i w kościele powie, skaczmy do góry, bo Jezus jest naszym Panem. Święta Anielko, skacz, ty. To jest największa małponada, jaka może być. Przegrywasz, jesteś ranny, dostajesz w czapę i masz z tego się jeszcze cieszyć, ty. I niektórzy to robią. I tabletka z kieszeni. Antydepresant. No, że to masakra. Dlaczego? No bo to modne jest teraz, nie? To wyznawanie, że jak Bóg mnie kocha, to powinienem się cieszyć. Okej, Bóg mnie kocha, ja powinienem się cieszyć, ale jak walisz głową w mur, bo nie znasz prawdy, zawodzisz się na bałwanach, diabeł cię rąbie, to ty nie masz powodu do cieszenia się. I teraz ta taka moda wyszła, że co by nie było, to się ciesz. Pozytywnie wyznawaj, wiesz, nie? Że to głupie jest. Pójdziesz do roboty, nic nie umiesz, wywalą cię, a ty, jestem bogaty, jestem najlepszy w tej pracy. To jest głupie. To jest głupie. Zamiast paść na kolana i powiedzieć, kto mnie nauczy podstawowych rzeczy, to nie będę musiał głupio wyznawać, po prostu będę zwyciężał, nie? Jeżeli Bóg ci mówi, nie narzekaj, to znaczy, że On dał ci powody do tego, żeby tak było. Jak idziesz w prawdzie, to tniesz. Izrael, jak szedł w prawdzie, to nie mieli powodów do narzekania. Cieli. Szli i cieli. Szli do przodu. I nie obojętnie, czy to stało Jerycho, czy morze, czy cokolwiek, cieli. A jeżeli narzekali, stali i narzekali. Gdyby Mojżesza nie było, to ich narzekanie by nie przeszli przez morze. Ale Mojżesz stawał, mówi, pójdziemy. I szli. Bo Mojżesz wierzył. On wierzył. Tak samo ty. Jak zaufasz Bogu, będziesz szukał prawdy, to staniesz w życiu i pójdziesz. I twoi wrogowie będą narzekać, a ty pójdziesz. Pójdziesz, będziesz chciał. Zobacz. Po to Duch Święty działa,
w Kościele, żeby Kościół nadał się do prawdy. Zobacz. Ciało nie składa się z jednej części, ale z wielu. Gdyby noga powiedziała, nie należę do ciała, bo nie jestem ręką, to czy mimo wszystko nie należy do ciała? Gdyby ucho rzekło, nie należę do ciała, bo nie jestem okiem. Wiecie, ten tekst jest żenujący, używany często przez liderów i pastorów, jak mają letni kościół i wszyscy rozłażą się i nie chce już nikt chodzić do tego kościoła. To jest po to, żeby ich sprowadzić w niedzielę do kościoła. To ten tekst nie o tym mówię. Bo twoje ciało, popatrz, twoje ciało nie jest w kupie w niedzielę. Zgodzicie się? Twoje ciało jest cały czas. I zrozum, gdy popatrzysz na Biblię, to Bóg mówi tak. Zbiór ludzi, którzy szukają Boga z całego serca, oni przez Ducha Świętego są wpięci w ciało. Widzisz to? To tylko ci ludzie, żadni inni. Oni są wpięci w ciało i to wpina Duch Święty. I to ciało jest napisane, że oko potrzebuje nogi. Znaczy, nie wiem, czy wiesz, że twoja noga potrzebuje oka. To dziwne, nie? Myślicie, że ja mówię oczywiste rzeczy, czy te rzeczy, których człowiek nie ma zielonego pojęcia? No, słucham. Ja mówię teraz o rzeczach, których najczęściej wierzący nie mają zielonego pojęcia. Na przykład, ja się modlę sam. Popatrz. Jeżeli ty wypowiadasz takie rzeczy, to ty nic nie rozumiesz. Nic. Pomyśl, co by było, gdyby ten palec zażądał wolności od ciała. Ciało przeżyło, ale palec nie. W momencie, gdy uprawiasz samolubstwo, jest po tobie. Dam ci prosty przykład. Popatrz, ja już mówiłem o tym na modlitwie którejś. Jak ja przychodzę na modlitwę, to wiem, że muszę dostać słowo od Boga, które będzie transmitowane absolutnie nie do mnie, tylko do mnie też, i do ludzi. Czyli Bóg daje słowo, które uwzględnia ciebie i tych ludzi, którzy są. I ty jak siedzisz na takiej modlitwie, to dokładnie masz to samo. Ty nie myślisz o sobie, tylko myślisz o Bogu, a Bóg uwzględnia ciebie i innych. Czyli ty uwzględniasz Boga i innych. Czyli Bóg cię uczy liczyć do dwóch, o tym kiedyś mówiliśmy. Większość ludzi nie umie liczyć do dwóch. To nawet możecie zobaczyć w konfliktach w domu. Jestem tylko ja. Jeżeli masz konflikt, to znaczy, że nie umiesz z drugim człowiekiem żyć. Rozumiesz? Czyli nie uwzględniasz go. A ktoś powie, ty nie znasz mojej żony, nie znasz mojego męża. Ja ci coś powiem. Jak masz oczy i uszy i ktoś biegnie na ciebie, ty zejdziesz z trasy. Ale niestety, jak liczysz do jednego, to nie zejdziesz. Bo jesteś ty sam i ktoś na ciebie wbiega i jest kolizja. Kłótnia jest najczęściej wtedy, gdy dwóch ślepych się łomocze. Rozumiesz? Czyli jeden nie umie liczyć do dwóch i drugi nie umie liczyć do dwóch. Bo jak się uwzględnia, tak jak Kain nie potrafił liczyć do dwóch i musiał zabić Abla, im za ciasno było. Rozumiesz? Za ciasno mu było. I gdy człowiek przychodzi do kościoła, rzadko umie liczyć do dwóch. Z reguły uwzględnia siebie. Nawet żeniąc się, wychodząc za mąż, czy robiąc inne rzeczy, człowiek z reguły jest utwierdzony w sobie. Dlatego tak ciężko mu jest połapać się, co się dzieje w domu, bez konfliktów. Najczęściej ludzie dziś samoluby rozłażą się. Po swoich robotach, po szkołach, po komputerach. Rozchodzą się, bo ich by zamknąć w pokoju, to by się pozabijali. Bo nie potrafią ludzie liczyć do dwóch. Dopiero Bóg wyzwala nas, że uwzględniasz innych ludzi. Czyli ja mówię o tym poziomie najwyższym, nie o tym, że ty kogoś akceptujesz, że ktoś przyszedł do ciebie do domu. Nie, nie, nie. Ja mówię o czymś innym. I do tego będziemy zmierzali. Zobacz, jeżeli ja siedzę na modlitwie i chcę uzyskać prawdę razem z Kościołem, to uwzględniam takie parametry jak Duch Święty, muszę już myśleć o Nim, nie o sobie, o ludziach, którzy są. Teraz pomyśl, jeżeli siedzi 15 ludzi, to ty musisz myśleć Duch Święty plus 15 duchów, to jest już razem 16, ty jesteś 17, załóżmy, a jak jest 25 ludzi, to ty siedzisz i tak patrzysz, tu ktoś wchodzi, tu wychodzi, zamykasz oczy, Duch Święty daje ci słowo i uwierzcie mi, zawsze tak jest, że jak dostajesz słowo, to ono ma rozejść się dla każdego członka. Zobacz, jak zjesz bułkę,
to ta bułka pójdzie dla każdego członka. Zgoda? Czy na przykład zjesz bułkę, a ten palec ci będzie krzyczał: nie dostałem! No nie będzie krzyczał tak. Zwróć uwagę, jak jesz bułkę, to ta bułka idzie, to jest science fiction, ludzie tego nie rozumieją. Ta bułka idzie dla każdego członka. Język je i ucho swoje dostanie. A wiesz, po co było ucho? Bo byś po tą bułkę szedł i by cię tir przejechał, jakbyś nie usłyszał. Czyli każdy każdego potrzebuje. I teraz samolub, on nie potrzebuje Kościoła, bo on nie uwzględnia innych ludzi. I teraz pytanie. Jeżeli ty będziesz żył, szukał prawdy, to będziesz wiedział, wszyscy ludzie, którzy szukają prawdy, wiedzą, że im więcej jest ludzi szukających prawdy, tym szybciej ją znajdziesz. Powiem ci dlaczego. Między innymi. Dlatego, że Bóg jest mądry, a człowiek jest głupi. I z tym trzeba coś zrobić. I teraz pytam was. Kto jest mądrzejszy? Ktoś, kto umie liczyć do jednego, czy na przykład do 20? Zrozum, jeżeli ty siedzisz na modlitwie i ty wiesz, że ty potrzebujesz minimum 20 ludzi, żeby Duch Święty zakręcił tym wszystkim i żeby było ok, im więcej, tym lepiej, im mniej, tym gorzej, ale ja mówię o gorliwych ludziach, a nie o tępym tłumie, który stoi i odhacza coś. Ja mówię o prawdziwej modlitwie, gdzie przychodzą ludzie, są gotowi szukać, są gotowi otrzymać, są gotowi się wymienić. To dopiero jest ekipa. I teraz pomyśl, jeżeli ty dzień w dzień siadasz i uwzględniasz na przykład w twoim parametrze 21, a nie 1, zrozum, prawda wymaga mądrości. Dlatego diabeł pod hasłem mądrości popakował ludzi do szkół i im więcej ludzie to robią, tym stają się gorszymi głupkami, bo człowiek zaufa, uczy się zaufania sobie. Zrozum, szkoła nie jest zła, ale diabeł dedykował szkołę do tego, żebyś nauczył się ufać sobie, czyli żebyś nie potrzebował innych. Czyli pomyśl, jeżeli ten palec, wprowadzę go do siłowni i on będzie ciągał nitkę, tylko jego będę ćwiczył i on będzie miał mięsień i on w pewnym momencie dojdzie do wniosku, że ja jestem silny i nie potrzebuję ciała. Czyli im będzie silniejszy, tym będzie słabszy. Bo jak dojdzie do wniosku ćwicząc, że nie potrzebuje ciała, to wykona na sobie wyrok. Tak czy nie? Dlatego w liście do Koryntian mieliście powiedziane, że ci mądrzy nie połapali się. Cwaniaki tego świata nie połapali się, bo cwaniak jest wyszkolony przez diabła i mówi: jestem samowystarczalny. A to jest oszustwo. Jeżeli jesteś samowystarczalny, to jesteś idealnym kandydatem do zwiedzenia. Idealnym. Natomiast jak Kościół staje, i teraz popatrz, i dzień w dzień stajesz w parametrze, nie ja sam i moje kredki, tylko my, to zgadnij, po 20 latach samolubstwa albo po 20 latach uwzględniania mnogości, to kto będzie cepem? Znacie to przysłowie w świecie? Że jak dorwiesz za męża, za żonę starą pannę albo starego kawalera, to żyli długo i szczęśliwie, nie? Dorwij taką solówkę po 40 czy po 50. Gdzie rozumiesz, ktoś położył w pokoju tak skarpety i tak kurna mają leżeć. A przyjdzie jakiś drugi, co nie bardzo do dwóch idzie liczyć i to przełoży, to wiesz, co się będzie działo? A dlaczego to zrobiłeś? Ja 20 lat tak kładłem. Jest problem z liczeniem, widzisz? Mieliście w domu szczepy? A czemu ty to robisz? Bo to robię. A ty nie powinnaś robić, bo ja tak robię. Zdarzyło wam się kłopoty mieć? I teraz pomyśl, jeżeli Bóg cię nauczy, że nie będziesz uwzględniał jednej osoby, dwóch, a na przykład z 20 albo z 30. Pomyśl. Ja wam to tłumaczyłem. Na czym polega dobry sportowiec? Zobacz, jeżeli ty chcesz dobrze piłkę kopnąć i będziesz dobrze to trenował, to zobaczysz, że od tego palca, poprzez ten palec i ta głowa, wszystko musi współpracować. I technika jest po to dana, żebyś przez szereg ciężkich treningów doprowadził całe ciało do posłuszeństwa do danego zadania. Kto potrafi całe ciało doprowadzić do posłuszeństwa, żeby wykonać to zadanie, będzie lepszy. I teraz pomyśl, z kim i w jakim dziele ty jesteś zsynchronizowany?
Widzisz to? I teraz to oczywiste, że Bóg chciał ludzi zebrać razem, żeby byli zsynchronizowani do podniesienia prawdy. Dlaczego? Bo każdy w pojedynkę tego nie zrobi. Jest po prostu za głupi. Musisz mieć dużo, dużo wpływów innych i ty musisz innym się udzielać, bo w ten sposób będziesz wzrastał. To, co diabeł chytrze zrobił, że jednostka wzrasta po to, żeby ogłosić się, że jest niezależna, jest głupia. I ja widzę, im bardziej pyszny człowiek, tym jest bardziej samolubem. Im bardziej coś umie, zamyka się w sobie. Zauważyliście to prawidłowość? Dziewczyny, zauważyłyście coś takiego, że miałaś koleżankę, dorwałaś dzisiaj w szkole średniej i już koleżankę towarzystwo straciło. Znacie to? A? Albo chodził chłopak z kolegami, coś tam mu poszło, złapał dziewczynę i już kolegów nie chciał. Albo żyli biedni, fajnie było, sąsiadom się kłaniali, zarobili pieniądze, już nie chcieli sąsiadów, nie chcieli nikogo. Znacie to? Że raptem ci ktoś przestaje dzień dobry mówić na ulicy? Tak zachowują się ludzie. Ja widzę, jak u nas jest w kościele. Przyszedł ktoś, ledwie zipał, prochy w kieszeni, on potrzebuje kościoła. Poznał dziewczynę, chłopaka, zdał dwa egzaminy, do widzenia. Do widzenia, jestem wielki. Tak, jak nakrętka od butelki. Tak ludzie się zachowują. I właśnie po to diabeł to robi. Że ty jesteś wielki. Cię stać na to, żeby iść poza kościołem. Cię stać na to, żeby samemu przed internetem gnić, bo ty wielki jesteś. No nie. No nie. Wielki jak nakrętka od butelki. Piosenkę może zrobimy. Przecież patrzcie, Biblia mówi jednoznacznie. Gdyby ucho rzekło, nie należę do ciała, bo nie jestem okiem, to czy rzeczywiście nie należy do ciała? Jak ktoś to czyta i mówi, to oczywiste. Popatrz na swoje życie, to oczywiste? Czy ty naprawdę masz zakodowane, że Kościół jako główny, jedyny Jezus i poborca prawdy, czy naprawdę chcesz oddać, jak Paweł, życie za Kościół, żeby w nim żyć, żeby w nim wzrastać? Czy wolisz swój fotel i komputer? Wiesz, jak cię komputer rozwinie? Będziesz z bokiem. Zwykłym z bokiem, kolejnym z bokiem. Tak komputer rozwinął ludzi. Strach będzie wyjść na ulicę. Zobaczycie czas, jak ci ludzie wyjdą z tych komputerów. Strach będzie wyjść na ulicę. Tylko wiecie, dałby Bóg, żeby powstały kościoły, które są odważnie powiedzieć tym ludziom, że ty jesteś kompletnie w Matrixie i ty nie wyjdziesz z tego, żyjąc w ten sposób. Że cię oszukali, że jak się nauczysz, to będziesz zdolny i dasz radę. To jest oszustwo. Nie dasz radę. My, chcąc pozyskać prawdę, jasno, bieramy się razem, Duch Święty działa w nas i my się wtedy rozwijamy. Ja jako członek ciała rozwinę się, jako samolub zwinę się do trumny. Może weźmiemy siekierę i komuś utniemy palec i zobaczymy, co z tego będzie. Jak jesteś samolubem, to powinieneś przyjść i udowodnić mi, że ten palec będzie dobrze się miał. Położysz, my ci obetniemy i zobaczymy. Jeżeli tak robisz, to połóż też palec. Skoro ty sam dasz radę, to i palec da sam radę, nie? No tak czy nie? A jak to jest, że twój palec nie da rady, a ty dasz sam radę? A wiesz dlaczego? Bo jesteś Bogiem. Bóg Kazio i bogini Krysia. Ja dam radę. No nie. W tym problem, że nie. To nie pójdzie. Dlatego zrozum. Oko Jezusa to oko Kościoła. Rozumiesz, tam było mówienie o uchu. Jeżeli mówimy o uchu Jezusa, to jest ucho Kościoła. To jest to samo. Jezus jest Kościołem, czyli to Kościół ma ucho, Kościół ma oko, Kościół ma serce i Kościół ma prawdę, bo Jezus jest prawdą. Rozumiesz? I jeżeli ci na prawdzie nie zależy, to ci nie po drodze będzie do Kościoła. Albo znajdziesz sobie ekipkę cwaniaków, alibiantów. Najlepiej jak do mnie ktoś dzwoni, to jest powszechne zjawisko. Dzwoni ktoś do mnie i mówi, wszystko źle mi, tam wiecie skądś, nie? Wszystko źle, no nie idzie, mam stresy, doły i tak dalej, dzwoni, nie? Ja mówię, no to znaczy, że żyjesz w jakimś matriksie, że ci wszystko nie idzie, nie?
Tak, żyję w Matrixie. Dobra, okej. Okay. No dobra, a jak ty funkcjonujesz? W kościele. Aha, w kościele. A to dobry kościół? No, dobry. Ja mówię, to czemu do mnie dzwonisz? No to czemu ty do mnie dzwonisz? A, bo oni nie mają czasu, wiesz, oni od czasu do czasu przychodzą, jak ja tam podchodzę, to tam każdy ucieka, bo tam raz w tygodniu się spotykamy. Ja myślę, że ty mówisz, że to dobry kościół. No to, a ty dobry jesteś? No też dobry. To skąd masz doły i stresy i tego? Skąd to jest? Rozumiesz? Każdy jest dobry, ale nie działa. On dobry, kościół dobry, a nic nie działa. I zgadnij, dlaczego on chodzi do tego kościoła, albo tamci ludzie są w tym kościele. Jak masz doły, stresy i nie idzie ci, to znaczy, że jesteś w prawdzie? A tamci, co tam siedzą tak samo i mają takie same rzeczy, to gdzie są też? To po co wy się spotykacie razem? No jak po co? Po alibi. A, no. No to alibi macie. No. I co jeszcze? I depresję. Rozumiesz? Pomyśl. Jaki sens jest dla człowieka udawać, że z nim jest dobrze i Kościół jest dobry, jak on leży na łopatach? On powinien iść w inną stronę, szukać prawdy, a nie udawaniać, że wszystko jest okej, tak? No pomyśl, to jest głupie. Pomyśl, zamiast szukać na całość prawdy, to usprawiedliwiać siebie. Ja mówiłem wam, jak mój kolega, tu niektórzy słuchacie mnie lata, jak on, przyszła pani, która sprawdzała wzrok, postawiła tablicę przed nim, on patrzy na tę tablicę, pokaż lewe oko, no i tam czyta, wszystko zna, a ona mówi, a teraz pokaż drugie oko, a on tak. Ty. I ona mówi, dać ci w łeb? I by wyszedł i do nas powiedział, ale oszukałem, nie? I by przywalił głową w latarnię. Oszukałem. Kogo? Jeszcze raz, kogo? Jeżeli siedzisz sam i udowadniasz, że masz rację, kogo w trąbę robisz? I ja mówię do takich ludzi, masz dobry kościół i ty jesteś dobry, to zaproś mnie, ja się nauczę. I jeszcze połowa z naszego pojedzie. No nie nabijaj się. To po co mówisz, że dobrze jest? Tam wszystko źle jest. Jak ty masz doły, jesteś rozwalony w mak, to co tam jest dobrze? I po co tego bronić? Zamiast to... Patrzcie, jak czasami nie, przychodzi człowiek, atakuje drugiego człowieka. Ja mówię, ty weź, odpuść, nie rób tego, po co ty to robisz? Ale ja mam rację, ale ja mam rację, ja mam rację, ja mam rację. Ale po co to robisz? A bo mi źle jest, ale to przez kogo? Przez niego? Po co ty to ścigasz? Po co to robisz w ogóle? Widzisz, jak idziesz solo, to masz konflikt za konfliktem, ból za bólem. To ja ci gwarantuję, pomyśl, jesteś słabym kierowcą, walisz w jedno drzewo, w drugie drzewo, w jeden budynek, w drugi budynek i naprawdę będziesz szedł jutro z tym, z transparentem, żeby te wszystkie budynki zabrali? Będziesz tak szedł? Dziś miałem historię ciekawą. Jedzie gość, pojechałem oddać samochód, tam daleko jest, żeby tam te opony zmienili, nie? I taki pan mnie, starszy, podwoził. Z powrotem, bo samochód daleko, później wrócę, nie? I on jedzie samochodzikiem i mówi, no musiałem oponę zmienić, nie? Ja mówię, a dlaczego? A głupki krawężniki za wysokie porobili. Ja mówię, i słucham, co on mówi, nie? A on mówi, no wiesz, taka wyspa, co jest, te wyspy, czy te rondo, co jest, nie? Po co taki krawężnik było robić? Czemu taki malutki zrobić? Ja mówię, no i co dalej, co dalej? No bo ja jechałem i w ten wysoki krawężnik, nie? I on nie mówił mi na przykład, ja się pomyliłem, nie widziałem, nie? Tylko, po co zrobili takie krawężniki, wiesz, nie? Mogli zrobić takie gumowe, nie? I jeszcze, żeby się świeciły. Ale zobacz, tam nie było nawet opcji, że on się pomylił. Znacie to? To przez niego, to przez tamto, to przez pieniądze, to przez osobę. Nie, ty się nie mylisz. To oni są przykrzy. Ta osoba, ten rząd, pieniądze. No i ilu krawężników tam byś wyciągnął, no?
Wiesz, najprawdopodobniej, wiesz, dwa dęka od musztardy, nie widzi nic, jedzie i wali kołami w krawężniki. Zgadza się? Zgadza się? Ile masz konfliktów? Ile cię boli? Ile czujesz się, że coś jest nie tak? Albo ktoś mówi, no ja czuję się samotny. Nikt mnie nie zaprasza. Czuję się taki wyizolowany. Nikt mnie nie lubi. To wiesz, co ty mówisz w tym momencie? Ja jestem zademonionym samolubem. Rozumiesz? I teraz tylko pytanie. To nie jest źle, pod warunkiem, że z tym coś zrobimy. Ale jeżeli to zatwierdzisz i zwalisz winę na cały świat, że cię nikt nie lubi, zrozum. Ja przychodzę, nie? I powiem ci coś takiego. Czuję się opuszczony, nikt mnie nie lubi, jestem samotny i w ogóle i nie wiem, żadnego szacunku, poszanowania i tak dalej. To wiesz, co ja mówię? Dokładnie, co robię z innymi ludźmi. To ja w tej chwili, albo tu nie ma miłości, pomyśl, to tu nie ma miłości, ja mam miłość, tak? To Biblia od razu pokazuje ci, co ty siejesz, to zbierasz. Czy ty wierzysz, że ktoś, kto sieje miłość, obudzi się, że nikt go nie kocha? Ty wierzysz, że ktoś, kto jest napełniony Bożym Duchem, szuka kontaktów z Bożymi ludźmi, chodzi, wymienia, modlitwy i tak dalej. I wierzysz, że on się obudzi samotnie? Słuchaj, ja dziś mam problem, że tak, tu w telefonie ktoś czeka, często nie jedna osoba, żeby pogadać, rozwalić całe swoje życie. Kończy się modlitwa, dwóch, trzech w kolejce, chcą rozmawiać i tak dalej. Idę na ulicę, tam chcę rozmawiać, ktoś tam idę. Ja mówię, Boże, jak z tym wszystkim poradzić? Ja potrzebuję ludzi, żeby tych wszystkich ludzi obrobić. Teraz dostałem telefon, że ktoś chce założyć kościół, tak jak nasz, na drugiej stronie Polski i chce się od nas uczyć. I tam ktoś, i tam ktoś, i tam ktoś, i tam ktoś. To jak to jest, że my na tej samej planecie żyjemy i jeden jest rozwalony i go nie kocha, a drugi nie może sobie z tą miłością poradzić? To powiedz, jak to jest? Jeden jedzie i mówi, że są dobre krawężniki, a drugi mówi, że są złe. Naprawdę będziemy rozmawiali o krawężnikach? Naprawdę będziemy rozmawiali o ludziach? Wiesz, że w tym kościele są ludzie, których nikt nie kocha i nie ma miłości i nie ma szacunku, rozumiesz? I są ludzie, którzy są zawaleni miłością, szacunkiem, wzajemnością i tak dalej. Jak to jest? W tym samym mieście, w tym samym kościele takie skrajne postawy. Myślisz, od czego to zależy? Że jeden staje przy pięciu ludziach i przy tych pięciu ludziach jest kochany, akceptowany, wszystko jest okej, a drugi przy tych samych pięciu ludziach i on mówi, że tu nie ma miłości, jest sam wyizolowany. Jak myślisz, jak to jest? Od czego to zależy? Dokładnie. Bo jeżeli żyjesz w Matrixie, żyjesz dla samolubstwa, diabeł ciebie ciągnie i to ty masz problemy. Ty jesteś samolubem, ty nikogo nie kochasz i dlatego to w ciebie wali wszystko. Rozumiesz? Jeżeli mówisz, że ci nikt nie pomaga, to ty komuś nie pomagasz. To jest problem w tym. A jeżeli pomagasz, to tylko po to, że chcesz zwrotu i po to, że budujesz swoją pozycję i zawsze będziesz czuł się. Nie mieliście czegoś takiego, że budowałeś swoją pozycję, komuś pomagałeś, a potem powiedziałeś, nie, no to świnia jest. Bo pomagałeś dla swojej chwały. Widzisz, jeżeli Bóg ci daje siłę i ty pomagasz komuś, to ty nie wypowiadasz tego człowiekowi, nie wypowiadasz temu innym ludziom, nie masz pretensji, bo Bóg cię zasila. Ale jeżeli robisz to dla własnej chwały, pod demonem, to diabeł ci powie, on jest świnia, nie docenił, goń go. W domach wypowiadaliście sobie dla męża i dla żony? Ja zauważyłem jedną rzecz. Nie wiem, czy po sobie zauważyliście. Jeżeli ciągniesz w modlitwie, jesteś otwarty na 20 osób, Duch Święty daje ci słowo, przepływ, masz po prostu, wszystko chodzi w tobie, nie? I ty po takiej modlitwie wyjdziesz i będziesz kłócił się z żoną, z mężem? To jest niemożliwe. Ale mieliście takie sesje solowe? Sam dwie godziny mecz oglądałeś albo w jakiejś gierce? I... Znacie to? Dziewczyny, zadam wam pytanie teraz. Czy chciałeś mieć za męża zadufańca w sobie i solówkowca przez ostatnie 5 lat,
bez modlitw, gnicie solo w domu, podbudowanie własnej chwały, solówka. Ręka do góry. Która chciałaby mieć takiego męża? Na ewangelizacjach to by chciało się powiedzieć, widzę las rąk, no to nie widzę ani jednej ręki. Wszyscy tak pod spód, pod siedzenie. Tak? Teraz chłopaki, a czy wy byście chcieli mieć księżniczkę z bajki, która jest zauroczona sama sobą i ostatnie 10 lat ona i lustro. Operacje plastyczne, wiesz. Albo wrodzona uroda. 10 lat. I jak myślisz? No chłopaki teraz, ręce w górę. Kto by chciał taką mieć? Chcielibyście, ale nie się wstydzicie. A teraz powiem wam lepszy miks. A jak jeden z drugim się złączy na jakimś e-darling, to będzie darling gumę, nie? I wy wierzycie teraz, że będą szczęśliwi? No. Wierzycie, że będą szczęśliwi? Tam będzie rzeź. Rzeź. Będzie ta obiecana trzecia wojna światowa. Rzeź. Normalna rzeź. Solo, nadźgany demonami, plus solówka nadźgana demonami. Tępe to, nic nie rozumiejące i trzeba będzie liczyć do dwóch. Nie do śmiechu niektórym. Nie da się. Tu jest parę ludków, którzy mają już drugie małżeństwo i sam wiesz, że nie szło liczyć do dwóch, nie? Jakbyś nie liczył jeden? Jeden, 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 jeden i jeden. Dwa przez język nie przeszło. Jeden, jeden i jeden. Popatrz, siedzimy w kościele, coś zdecydujemy, fuch, kościołem. Myślimy kościołem. Ja pokazywałem wam, jak na modlitwie siedzieliśmy, jak na przykład jest modlitwa, ludzie siedzą skupieni. Wchodzi ego bombo. Pum, pum, pum. Pum. Król Genio się objawił. Stąpił na modlitwę, ty. Przerwane wszystko, wywalone. Albo już ktoś tam słyszał Ducha Świętego, już myślał, że Bóg daje słowo dla całego kościoła. Przyszedł Genio, drzwiami, łomot, przez środek sali, tu centralnie, nie bokiem, Bóg jest. Przyszedł. Wszyscy wiedzą. Jeszcze policja na sygnałach jedzie za nim pewnie, bo też, kurczę, pod prąd pewnie jechał. Masakra. I teraz pomyśl, jak ty poruszasz się w ten sposób po życiu, bo założę się, że jak tak wchodzisz na modlitwę, to i tak w życiu się poruszasz. To jest dramat. To w takim czołgu i ty nic nie widzisz, co się dzieje dookoła. Rozumiesz? Natomiast jak żyjesz kościołem, co Bóg mówi dla nas? Co powiedzieć dla nas? Co oni mówią? Co my robimy? My w prawo i my w lewo. Zobacz, jak ciało funkcjonuje, jak w piłkę grasz. Całe ciało funkcjonuje, a nie, że noga poleciała i w kroku pękniesz się do karetki. No. Jechaliście na nartach? Jedna noga tu, druga tu, a w środek latarnia. Rozumiesz? Gdy ciało jest zwarte i rozumie, co się dzieje, to gra. Ok? A jak wszystko w samopas chodzi, to co gra? Nie dość, że ciało nie gra, to ten, co w samopas chodzi, będzie głupi. Zwyczajnie. Dlatego Bóg wspina. Pamiętacie, co było powiedziane? Gdyby całe ciało było wzrokiem, gdzież byłby słucha? Gdyby było słuchem, gdzie byłby zmysł powonienia? Bóg jednak umieścił je wszystkie w ciele i uczynił w sposób zgodny z Jego wolą. Na szczęście jednak, ja poczytajcie to w domu, 12.1, cały rozdział poczytajcie, to jest świetne. Na szczęście jednak istnieje wiele różnych części ciała, a wszystkie razem stanowią całość. Oko nie może powiedzieć do ręki, nie chcę cię, ani głowa do nóg, nie jesteście mi potrzebne. To solówkowcy tak mówią, a co mnie tam? Niektóre części z pozoru najsłabsze są w gruncie rzeczy bardzo ważne. Wiesz co? Ja ostatnio byliśmy na modlitwie i tak się modlę, nie? Ja powiem wam, jak ja się modlę, nie? Normalnie czasami jest lżej, czasami fajnie Duch Święty od razu może dotrzeć i zawsze zauważyłem,
że każdy z was ma na to wpływ. Każdy z was. I jak czasami patrzę normalnie, takie słowo idzie, myślę, co się dzieje? Patrzysz na Kościół, a ładnie wszyscy siedzą, schyleni, pokornie, nie? I ruterki ciągną. Ciągną. A teraz zajdź do samolubów na modlitwę, dostaniesz objawienie. Wiesz, kiedy dostaniesz objawienie? Wyjdź. Jak najszybciej wyjdź od nich. Rozumiesz? Ale jak, uwierz mi, każdy z was, jak przychodzi w pokorze, to normalnie jest zasysa niebo. I ty powiesz, albo czasami ktoś mówi, już nie będę mówił imion, ale mówi ktoś i plecie, ale w duchu pięknie pachnie to. Przyszłoby to nagrać, to nie wiadomo, co z tym zrobić. Tego nikt by nie słuchał. Ale w duchu normalnie, czasami by się chciał powiedzieć, jak nad kimś jest Duch Święty, ty mów tak, te, i ten dźwięk wydobywasz ducha, bo my duchem usługujemy, rozumiesz? Ja nie chcę powiedzieć, że to, co ty mówisz, jest bez znaczenia, ale samo mówienie, gdy śmierdzi w duchu, jest niedobre, bo wtedy kibel jest. Ale jak w duchu jesteś pokorny, stoisz i czasami coś powiesz, czasami nie, ale twoja postawa okropnie pomaga. W potężnej mierze pomaga. Ci, co się modlą, to wiedzą, o czym mówię, że stajesz nisko i czasami wszystko aż chodzi. Wyzwalane jest namaszczenie. W życiu bym sam do tego nie doszedł. Co można uzyskać z pokornymi ludźmi. I to chodzi. To chodzi. Dlaczego? Bo tam jest napisane, każdy każdego potrzebuje. Się wydaje, że ktoś jest słaby, że zaczyna chrześcijaństwo i tak dalej, ale jest pokorny i przez tego pokorę ładuje się Boża moc. Okropne zasilanie wtedy, cudownie to idzie, że szok. I ja nie wyobrażam sobie ciągnąć objawienia solo. To jest jakaś dodatkowa atrakcja, która mogę sobie pójść potem w krzaki i się modlić, ale to i tak ja zaniosę dla Kościoła. I tak to wróci do Kościoła. Dlatego, że nie wiem, na palcu możesz nieść całą reklamówkę żarcia, na jednym palcu, a i tak całe ciało to zje. No tak czy nie? Tak czy nie? Macie w ciele chociaż jeden członek, co on solo tam żyje? Masz taki jeden członek? Wszystko tu, a dla ucha jakąś strzykawkę masz. Z jakąś turbiną, bo ucho nie przyjmuje nic. Nie? Wiesz, że o ta skórka tu żywi się z tego, co ta noga mu doniosła i co te usta zjadły? I to trzeba rozumieć. Ok? Efezjan 5:29. Aha, jeszcze 27 przeczytajmy, jak jesteśmy, 1 Koryntian 12. Wy jesteście ciałem Chrystusa i jesteście dla siebie nawzajem częściami tego ciała. Wow. To wiesz teraz, jak ktoś gardzi ciałem, to czym gardzi? Kim gardzi? Czy to jest jasne? Ktoś mówi, mi się ciało Jezusa nie podoba. Ja wolę sam. Masakra. Masakra, nie chcę być... Tam też w liście do Koryntian było powiedziane, kto tak robi, jest słaby. Sąd własny je i pije. Kto nie rozróżnia ciała pańskiego, sąd własny je i pije. Znacie to, tak? Kto nie rozróżnia... Masakra, nie chcę być w tym udziale. Efezjan 5:29, teraz polecimy. Nikt przecież nie chce szkodzić własnemu ciału. Przeciwnie, każdy odżywia je i pielęgnuje. W taki sam sposób Chrystus troszczy się o Kościół. Chrystus troszczy się o Kościół. Jak chcesz mieć miłość Jezusa i troskę odbierać, to musisz być Jezusem, Kościołem. Musisz być wpięty w wzajemnie zasilające się stawy. To będzie dotyczyło ludzi, tak jak powiedziałem, tych, którzy szukają prawdy. Ten człowiek, który nie szuka prawdy, jego demony wypną. Duch Święty nie wepnie, a demony wypną. I wtedy cię wepną w pracę, tam będziesz miał twoje główne ciało, w rodzinę i tam będziesz siedział. Wpięty. Zwróć uwagę, bracia Jezusa byli razem wpięci z sobą. A z Jezusem nie za wiele mieli nic wspólnego. Nawet w ogóle, nawet żadnego dialogu praktycznie nie ma, nic w Biblii. Ale weź dialogi między Jezusem Janem, między Jezusem Piotrem, między uczniami, cały czas coś się działo. Nie?
I samoluby właśnie, niby to rodzina, niby praca, ale tak naprawdę w tej rodzinie i w pracy to jest kupa samolubów. Komórki pozabieraj, to się pozabijają. Niby to rodzina, ale to wszystko na niby, bo tak naprawdę to jest zbiór solówek. Dlatego mężczyzna opuści rodziców i złączy się z żoną, tak że ci dwoje staną się jednym ciałem. Jest to niezwykła tajemnica, ale ja na tym przykładzie chcę zobrazować jedność Chrystusa i Kościoła. I zwróć uwagę, gdy Paweł mówi, chce zobrazować na tym przykładzie jedność Chrystusa i Kościoła, a mówi o opuszczeniu. Czyli on wiedział, że ludzie, którzy szukają kłamstwa, będą wpięci w inne ciała. Prawidłowe małżeństwo to rodzice powinni powiedzieć rodzice dzieciom, dzieci rodzicom w momencie ślubu bye bye. Jeżeli nie potrafisz rozejść się swoją mamą, chłopaku cudowny, czy dziewczyna swoją mamą, bo najczęściej takie układy są, to ty się nie żeń, nie wychodź za mąż. Nie. Nie. Jeżeli chcesz, żeby ci mama dyktowała, co twoja żona i twój mąż ma robić, to te małżeństwo pogrzebiesz. Albo będziesz na dobrej drodze, żeby to zrobić. To jest najgorsze, co może być. I tak samo jest w Biblii, kiedy człowiek nie potrafi opuścić starych układów. Kolesi, po ciele, rodzinki, pracy na rzecz Kościoła. Zwróć uwagę, jak to fajnie zrobione jest, nie? Dlatego opuści rodziców i złączy się z żoną i ci dwoje staną się jednym ciałem. Jest to niezwykła tajemnica, czyli to nie jest proste, ale ja na tym przykładzie chcę zobrazować jedność Chrystusa i Jego Kościoła. Czyli musisz wypiąć się, jeżeli chcesz szukać Bożych układów, z innych układów i wpiąć się w ciało jako najmocniejsze i być jedno z ciałem. Jedno. Jedno. Jeżeli nie potrafisz się wypiąć, załatwiona jesteś. Zostajesz na starych układach. Jezus też to wyraźnie powiedział, mówi się o tym jakiś milion razy, kto bardziej niż mniej tam wymieniona rodzina nie jest mnie godzien. Okay? Dlatego pokazywaliśmy tu fałszywy kościół religijny. To są ludzie, którzy się nie wypieli. To są synki, którzy nie zostawili mamy i się ożenili. To są córeczki, które też nie zostawiły mamy i poszli do ślubu. Jeżeli chcesz, to do małolatów mogę powiedzieć, jeżeli będziesz brał dziewczynę czy chłopaka za męża, za żonę i jeżeli byś ciągnął teściowo ze sobą, to ja ci współczuję. Jak żenisz się, to tylko z żoną albo tylko z mężem, a nie z teściową. Albo jeszcze z teściem i z kotkami. Nie jesteś gotowy do opuszczenia tego zjawiska, to będziesz miał problem. Tak samo do wielu ludzi mówię, jeżeli ty nie jesteś w stanie przewartościować rodziny, pracy do społeczności w Kościele, nie nadajesz się do chrześcijaństwa. Po prostu nikt ci nie pomoże. Nikt ci nie pomoże, będziesz pod kontrolą demoniczną. O tu, na tej kresce ludzie są pod kontrolą demoniczną. Ten kościół będzie pod kontrolą demoniczną, solówka będzie pod kontrolą demoniczną i dlatego nie będziesz miał życia. Natomiast tu wszystko jest dobrze. I co dziwne, jeszcze starczy miłości do rodziny. Nie? I do pracy. Jak chcielibyście spotkać się z ludźmi, którzy są pracownikami, workerami i rodzinnowcami? Czy wolałeś pójść do zakładu pracy i do ludzi rodzinnych, którzy są po tęgich modlitwach? Ja nie mówię o religijnych kościołach. Rozumiesz? Gdzie lepiej w pracy się znaleźć? Po modlitwie? A mieliście taki układ, że ktoś jest crazy na punkcie kasy, robi to kasę i wpada do domu namaszczony. Jak było? Autystycznie bardziej, nie fantastycznie. Czyli tu kluczem było opuszczenie w tym zwrocie. On opuści, musisz opuścić stare układy, jeżeli chcesz być wpiąty w ciało. Jeżeli byś pytał układów, czyli pytał diabła, nie nadajesz się, nie pójdziesz. Jezus powiedział, ten nie nadaje się. Po prostu nie. Nie zdobędzie tego. Ok? Zbliżamy się powoli do końca. Może nie powoli.
Dzieci, nadchodzą czasy, 1 Jana, 2 rozdział. Dzieci, nadchodzą czasy ostateczne. Dzisiaj pisz, wymaluj do dzisiejszej sytuacji. Wiecie, że niebawem nadejdzie przeciwnik Chrystusa. Nawet teraz pojawiło się już wielu przeciwników. Po tym właśnie poznajemy, że nadchodzą czasy ostateczne. Ludzie ci wywodzą się spośród nas. Popatrzcie, jak jest kwalifikowana prawda. Ludzie ci wywodzą się spośród nas, tak naprawdę jednak nigdy nie byli jednymi z nas. Bo gdyby należeli do nas, nigdy by bowiem od nas nie odeszli. Patrz, jak Paweł, jak apostoł tutaj, Jan, jak Jan namierza fałszywych ludzi. Odeszli od nas. Gdyby byli prawdziwi, byli z nami, nie? Widzisz to? Kościół namierza. On to robi, on przez Kościół namierza ludzi, nie? Jeszcze raz, wywodzą się spośród nas, tak naprawdę jednak nigdy nie byli jednymi z nas. Gdyby należeli do nas, nigdy by bowiem od nas nie odeszli. Swoim odejściem udowodnili więc, że nie byli jednymi z nas. Wy, i zobaczcie, bo to był inny duch, po prostu. To duchy decydują, lub Duch Święty, gdzie masz jedność. Wy otrzymaliście jednak Ducha Świętego i znacie prawdę. Zrozum, jeżeli jesteś jedno w rodzinie, to kontroluje duch kosztem Kościoła, duch demoniczny. Chcesz naprawdę mieć za szefa diabła w domu? Albo teraz powiem do solówkowców. Naprawdę uważasz, że to jest w porządku, jeżeli będziesz co 5 godzin się onanizował, siedział na jakichś filmach dziwnych? Czy uważasz, że jaki duch za tym stoi? Ty naprawdę wierzysz, że siedzisz sam? Naprawdę wierzysz, że ktoś siedzi sam? W ten właśnie sposób? Jeżeli masz dwa rodzaje duchów. Ducha Świętego lub demony. Jeżeli nie wepniesz się w ciało, wszystko inne, co będziesz robił, będzie pod nadzorem demonów. I kto siedzi solówkowo, wie jak to jest, jak masz nadzór demoniczny. Oglądasz bzdury, zachowujesz się dziwnie, leci onanizm, lecą różne rzeczy złe i zgadnij, kto to kontroluje. Zgadnij, kto to kontroluje. Naprawdę wierzysz, że jesteś sam? Właśnie diabłu na tym zależy, bo ja tak chcę. Nie, nie, nie. Nie. Tu jest napisane jasne. Swoim odejściem udowodnili więc, że nie byli jednymi z nas, czyli poszli gdzieś tam i jak myślisz, gdzie? W próżnię duchową? Nie, w demony. Nie piszę więc do was jako do tych, którzy jej nie poznali. Znacie bowiem prawdę, znaczy Kościół, znacie bowiem i potraficie odróżnić ją od kłamstwa. A ten, kto nie uznaje Jezusa Mesjasza, jest właśnie kłamcą. Taki człowiek jest przeciwnikiem Chrystusa, odrzuca bowiem Boga Ojca oraz Jego Syna. Ten, kto nie uznaje Jezusa, czytaj Kościoła, za Syna Bożego, zobacz w jakim kontekście to jest powiedziane. Kto nie słucha nas, tak? Kto nie jest z nami. I tu od razu jest przejście. Kto uznaje Jezusa za Syna Bożego, odrzuca tym samym Ojca. Ten zaś, kto uznaje Go za Syna Bożego, poddaje się przez to Bogu Ojcu. Bądźcie wierni temu, czego się nauczyliście na początku, a będziecie trwali w jedności z Synem Bożym i z Bogiem Ojcem. Otrzymaliśmy bowiem od Boga obietnicę życia wiecznego. Napisałem wam o tym, aby ostrzec was przed ludźmi, którzy chcą was oszukać. Nie potrzebujecie słuchać ich nauk. Bóg obdarzył was, Duchem Świętym, który naucza czystej prawdy, bez najmniejszej choćby domieszki kłamstwa. Bóg obdarzył was bowiem Duchem Świętym, czyli Kościół, który naucza czystej prawdy, bez najmniejszej choćby domieszki kłamstwa. Trzymajcie się więc tego, czego was nauczył. Już chyba lepiej się nie da powiedzieć. Gdzie jest prawda? W twoim rodzinnym domu? Rodzina jest prawdą? Firma jest prawdą? Kolesie spod budki piwem są prawdą? Chrześcijanie, którzy turystykę uprawiają? To nie jest prawda. Ja w tej chwili rzucę wyzwanie dla całego naszego kraju. Jeżeli nie masz w swojej okolicy ludzi i ty nie jesteś, którzy szuka Boga z całego serca, zapomnij o prawdzie. Będziesz religijnym fantastą. Może entuzjastą, ale zapomnij o prawdzie. Bo wszystko, co robisz z całego serca, to cię zdominuje. Jeżeli nie szukasz z całego serca Boga, nie masz nic wspólnego prawdy, jesteś zademonioną ściemą. Koniec, kropka. Jeżeli chcesz z tego wyjść,
Musisz sam szukać Boga z całego serca i Bóg cię wepnie w ciało. Znajdzie takich jak ty, albo w twojej okolicy, albo przemierzysz kraj, ale na pewno będziesz wpięty. I w miejscu, w którym jesteś, jeżeli szukasz kłamstwa i masz okolice dookoła siebie, nie jesteś przypadkiem, że tam jesteś. Najprawdopodobniej otaczają cię takie same ściemy jak ty. Obserwuję to 30 lat. To nie jest przypadek, że chłopaki są w bandzie i robią coś złego. Nie, oni mają jedność ducha. To nie jest przypadek, że jest jakaś rodzinka sobie i tam siedzi i się gnieździ. To nie jest przypadek, to jest jedność ducha. Teraz tylko pytanie, jakiego? Niech ktoś do mnie staje i mi wywyższa, że rodzina dla niego jest ważniejsza od kościoła, towarzystwo i ludzie, to kompletnie nie wie, co robi. Naprawdę chcesz zdecydować się, żeby być zademonieńcem? Żeby nie mieć nic wspólnego z prawdą? I potem narzekać na innych ludzi? Zwróćcie uwagę, nawet jak ja dziś mówię, to wielu ludzi powie, że to jest ostre, ale dlaczego my w ogóle używamy słowa ostre? Prawda nie powinna być ostra, powinna być normalna. A jeśli jest ostra, to pytanie teraz, czy przyjmiesz ją, czy dasz się ociosać, czy powiesz, nie, to mnie bolało, ja tak nie chcę i tak dalej i utrzymasz się w tym, co byłeś? Czy naprawdę chcesz, żeby to było ociosane, czy chcesz zostać taki, jaki jesteś? Rozumiesz, nie? Zobacz, Jezus mówił i ludzie wychodzili. Powiedzieli, my tak nie chcemy. Ale co? Jezus, żeby zyskać tłumy, to miał zrezygnować z prawdy? Powiedzieli, nie wychodźcie, ja was proszę, nie wychodźcie, ja wam dam kawę. Nie idźcie do innych kościołów, nie idźcie do diabła, idźcie do mnie. Nie, Jezus głosił prawdę i wiedział, którzy są Jego. Ci, którzy szli, szli za Nim, a ściemy poszli sobie na swoje jakieś tam alerty. I płacili za to. Dlatego, Kościele, pomyślcie o wielkiej miłości, my chcemy być kochani, 3.1, którą obdarzył nas Ojciec. Możemy się nazywać Jego dziećmi i naprawdę nimi jesteśmy. Świat jednak nie rozumie nas, bo nie poznał Pana. Ja mogę dać dla każdego wyzwanie. Jeżeli nie rozumiesz nas, to ja Ci współczuję. Bo tu są naprawdę ludzie, którzy oddali życie Bogu. Mogę zadać jeszcze inne pytanie. Jeżeli Ty rozumiesz to inaczej, to kto jesteście Wy? Twoja rodzina? Kolega z podbudki z piwem? Przyjaciel hydraulik? To są rzecznicy prawdy? Rzecznik prawdy to jest ten, który szuka Boga z całego serca i znalazł takich samych i poświęca na to życie. To są rzecznicy prawdy. To może nie są ludzie wybitni, może niewykształceni, ale z uniżonymi sercami, którzy są w stanie poświęcić czas, uniżyć głowę, schylić się nisko. Jeżeli uważasz, że my nie mamy racji, ja bardzo chętnie Cię posłucham. Jeżeli masz takich ludzi, ja tam mogę pojechać i się uczyć. Ale nienawidzę słuchać entuzjastów, oszustów, którzy za pieniądze coś robią, religijnych pajaców. Nie trawię tego. Tam jest za dużo duchów zwodniczych i za dużo kłamstwa i tego nie idzie słuchać. Rozumiesz? I teraz pytanie, to Ty zdecydujesz uniżeniem, czy Cię Bóg wepnie, jak Ty będziesz funkcjonował. Czy dalej zadrzesz nos i po swojemu. Ale wejść w kolizję z Bożym Kościołem, oj, pokaż alternatywę. Rodzina, ciocia, Kazik, albo twój kolega przy kawie. To nie jest ekipa od prawdy. Uniżony Kościół, to jest ekipa od prawdy. Jeżeli takikolwiek gdzieś jest, to jest rzecznik prawdy. Rozumiesz? Uniżeni ludzie, poświęcający życie, żeby złapać prawdę. Tam jest prawda. Jeżeli to ominiesz, to już jej nigdzie nie znajdziesz. Zrozum, ja nie mówię między wierszami, że tylko my. Każda grupa ludzi poświęcająca serca, czas i uniżona. To jest Boży Kościół. Tam będzie działał Duch Święty i tam będzie prawda. I ten Kościół powinien w swojej okolicy namierzać ludzi,
Ten Kościół powinien rozsiewać prawdę. Ok? Jest jasne i proste. Pomodlimy się. Cudny Duchu Święty, jak zwykle do Ciebie i z Tobą. Jak dobrze Ty pokazujesz, jak to wszystko ma wyglądać. Ja dziękuję Ci, że to, co Ty nam pokazujesz, jest realne. Możemy jasno to obserwować, być namierzeni przez Ciebie, przez Twój Kościół, gdzie my jesteśmy, w którym miejscu, czy my się poruszamy w ogóle do Egiptu, czy z Egiptu, czy do Ziemi Obiecanej, czy z Ziemi Obiecanej. Naucz nas szukać prawdy. Ja wierzę, że Ty powołałeś wiele ludzi w tym kraju i poza tym, za granicami, którzy są skłonni szukać prawdy. Chcą poświęcić swoje życie, żeby znaleźć i cieszyć się tym. Bo Ty jesteś prawdą. Ja dziękuję Ci, że dajesz objawienie, pokazujesz, że Ty jesteś Kościołem, w którym Twój cudny Duch Święty chce działać. Dla nas jest to wielki zaszczyt, że my możemy być jedno z Tobą, z Twoją prawdą, z Twoją mocą. Duchu Święty, my potrzebujemy w tym być. Ja wierzę, że Ty powołujesz wielu ludzi, prawdziwych ludzi, którzy są gotowi ugiąć kark, służyć sobie nawzajem, rozkoszować się Twoją miłością, ale też naucz nas odważnie stawać naprzeciwko oszustów i głosić prawdę w nadziei, że się upamiętają. Ty powołałeś Kościół, żeby był solą, żeby miał moc. My nie chcemy być tylko takimi gamoniami od przylizywania kosztem prawdy, kompromisu. Naucz nas szukać prawdy. Naucz nas szukać prawdy. Naucz nas ciągnąć za Twoją prawdą. Jest to dla nas wielka rzecz. My potrzebujemy znać Ciebie nie z daleka, ale jako Ciebie, jako prawdę, jako miłość. Jako ten, który jest cudnym królem, jako ten, który wypełnia nasze wnętrza, nasze serca i łączy nas razem. Ja dziękuję Ci za Kościół Boży. Dziękuję Ci, że jest to wielki zaszczyt, że ja mogę być w takim kościele, że możemy szukać Ciebie. Nie przy okazji, ale poświęcać życie na to. Skierować całe życie, żeby znaleźć skarb. Ty jesteś skarbem. Taka to wielka rzecz, że my możemy iść i szukać Ciebie. Naucz nas też ostrzegać ludzi, którzy są oszukani i szukają śmieci zamiast skarbów. Duchu Święty, ciągnij więcej ludzi do chwały Jezusa. Ja wierzę, że Ty powołujesz ludzi głodnych chwały, głodnych prawdy. Niech to się dzieje. I lud Boży rzekł amen.